10 listopada w przededniu świętowania stulecia niepodległości odzyskanej przez Rzeczpospolitą Polską. Witamy Państwa na krótkiej relacji z Pucharu o Puchar PGE. Mamy kilka drużyn uczestniczących z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Mamy drużynę Polonii Warszawa z 2008 roku oraz 2010 roku, drużynę MKS-u Polonii Warszawa, a także drużyny z Krakowa, Krakowie Kraków oraz Warty Poznań, Pogoń Lwów. Nie bez powodu te drużyny zostały wytypowane jako te, które dzisiaj rozegrają ten turniej, ponieważ to właśnie te drużyny po latach niewoli jako pierwsze wystąpiły w Mistrzostwach Polski w latach 20. No i w związku z tym teraz w celu krzewienia tego ducha patriotyzmu najmłodsze roczniki z tych drużyn spotkały się tutaj dzisiaj na ulicy Konwiktorskiej 6, by na murawie naszego stadionu toczyć bój o puchar. Jest o co grać, jest spora rzesza kibiców, która przyszła tutaj, aby dopingować najmłodsze zespoły. No i będziemy obserwować, czy wśród tych najmłodszych zawodników są kandydaci, aby w przyszłości decydować o losach polskiej piłki nożnej. Na pewno organizatorzy mogą cieszyć się z dużego sukcesu, zainteresowania również mediów tego turnieju. No i będziemy czekali na to, jak rozwiną się nasze wydarzenia i oczywiście trzymali kciuki za drużyny Polonii Warszawa. Słuchajcie, panowie, z jakiego rocznika jesteście? 2010. Już pierwszy mecz za wami? Tak. Jaki wynik padł? 3-0. Wygrana? Nie. Ale jeszcze jest parę meczów, to chyba postarać się to wyciągnąć, co? Tak. A mi korkiem rozjechali na nogę i krew mi leci. O kurczę, no to spore poświęcenie. Ale 4 mecze. 4 mecze jeszcze przed wami. No to jeszcze jest to, co jest, można jeszcze wszystko wygrać, prawda? No, 4 mecze, można zawsze wygrać. A chodzicie też może na mecze tutaj najstarszych Polonii? Tak. Wczoraj może byliście? Tak. Nie. Ale był 6-0. Nie, bo był 3-0. 6-0 aż? Tak. No to wy teraz powtarzacie ten wynik w następnym meczu i wracamy do gry. Tak. To na koniec tylko... To tylko zapytam na koniec i tak mam nadzieję, że mi odpowiecie dosyć mocno. Kto wygra mecz? Super, powodzenia. Polonia Warszawa TV. Które miejsce ostatecznie zajęliście? Trzecie. No to gratulacje, to chyba się cieszycie, co? Tak, ale mieliśmy szanse ogromne na pierwsze. Tak, a kto był najgroźniejszą taką drużyną? Najciężej wam się z kim grało? RKS. RKS według mnie. RKS. Nie RKS, tylko UKS. A ŁKS, tak? Tak. Z Łodzi drużyna. Jak wam się turniej podobał? Fajne? Fajne. A nie zmęczyliście się cały dzień grania? To nawet... No to macie weekend turnieju. Jeszcze poniedziałek mam trening. No to weekend z piłką. Dawaj na warkę.
zakończonym turnieju na stulecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę triumfowały dwie drużyny. W roczniku 2008 była to drużyna Krakowi Kraków, która pokonała drużynę Warte Poznań po emocjonującym konkursie rzutów karnych, natomiast w drugim finale wygrała w 2010 roczniku drużyna Warty Poznań po finale, w którym zagrała z drużyną ŁKS-u. Za nami naprawdę wieczór pełen emocji, cały dzień właściwie emocji na turnieju, który okazał się dużym sukcesem i spełnił swoje główne założenie, czyli krzewienie tego patriotyzmu wśród najmłodszych polonistów. Dziękuję za obejrzenie relacji z tego wydarzenia.